Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 149. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, o ekologii i o świadomym życiu. Dzisiaj porozmawiamy o solowych podróżach. Jest to temat bardzo bliski mojemu sercu. Temat, który wydaje mi się, że idealnie jest poruszyć właśnie w wakacje. Mam wrażenie, że podróżowanie w pojedynkę zaczyna być coraz bardziej popularne, kuszące. Słyszę, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, czy by nie wyruszyć w solową podróż, jednak oczywistym jest, że taka forma urlopowania budzi wiele obaw. Ja od dawna chciałam ten temat u siebie poruszyć, ale szukałam odpowiedniego partnera do rozmowy, a raczej odpowiedniej partnerki i znalazłam ją. Jest nią Natalia Kusiak. Natalia jest podróżniczką, entuzjastką diety roślinnej i współautorką książki kucharskiej z wegańskimi przepisami o nazwie The Bowl Book. Piękna książka, koniecznie ją sobie sprawdźcie. Organizuje też fantastyczne wyjazdy, takie sportowo-uważnościowe pod nazwą Żeby się chciało i generalnie inspiruje do dbania o siebie, do zdrowego stylu życia i też właśnie bardziej takiego świadomego, uważnego i bliskiego planecie. Także super dziewczyna, pewnie wiele z Was już o niej wcześniej słyszało. My dzisiaj rozmawiamy tylko o podróżach, choć powinnam powiedzieć aż o podróżach, bo jest to ogromny temat. Skupiamy się na tych wyjazdach solowych i staramy się przeprowadzić Was też przez ten cały proces od momentu pomysłu wyjazdu solo, przez jego organizację, przez radzenie sobie z różnymi obawami, kryzysami, również tymi podczas wyjazdu. Poruszamy temat samotności, przełamywania się i przytaczamy bardzo wiele, myślę, ciekawych anegdotek i historyjek. Także jeżeli zastanawiacie się nad podróżowaniem samemu, samej, to uważam, że to jest odcinek dla Was. A nawet jeśli nie, to mam nadzieję, że wyniesiecie z tej rozmowy sporo ciekawostek i inspiracji. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeśli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to zachęcam Was do odwiedzenia mojego sklepu internetowego karolinasobańska.com/sklep i do zakupienia moich produktów elektronicznych, czyli przeróżnych e-booków, począwszy od e-booka z przepisami, czyli od foodbooka, przez codziennik, czyli taki notes do pracy nad sobą, aż po moje e-booki o zdrowym stylu życia, czyli holistyczne pozdrowienia i moje poranne rytuały. Także szczegóły Wam zostawiam w opisie i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Natalią Kusiak. Cześć Natalia. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i super, że przyjęłaś moje zaproszenie, bo temat jest chyba bliski i Tobie, i mi, i super aktualny właśnie na ten czas wakacyjny. Pewnie u Ciebie też tak było, że w zeszłym roku wiele Twoich planów musiało się zmienić, planów podróżniczych. No, każdej osobie pandemia oczywiście pokrzyżowała plany i no te podróżnicze nie są tymi najważniejszymi, tymi pierwszej potrzeby, ale też dla osób, które podróżują na co dzień, jest to nieodzowna część ich codzienności, no to odczułaś to pewnie dosyć silnie i ciekawi mnie, jakie to było uczucie, kiedy po raz pierwszy po tym pierwszym lockdownie gdzieś pojechałaś, w ogóle gdzie pojechałaś i czy było inaczej? Chyba było inaczej, chyba po taki pierwszy wyjazd, wiesz, nie na weekend na Mazury, tylko gdzieś dalej, to była, jeżeli dobrze pamiętam, Portugalia. I było to trochę tak jak, wiesz, taki oddech świeżego powietrza i naprawdę byłam za to wtedy, pamiętam, tak wdzięczna i tak zupełnie inaczej się tym cieszyłam. Mhm. Wcześniej to była taka codzienność, czułam, że to jest, będzie, że to mi się należy, tak. I że to jest taka oczywistość. A teraz, po tej przerwie, obcowanie z całym, wiesz, procesem podróży, mimo że miałam jakieś tam perturbacje, różnego rodzaju, wiesz, lotniska, odwołane loty i inne historie, to jednak
po tej przerwie to było coś, za co byłam tak super wdzięczna i czułam to, że to jest po prostu, że inaczej się z tym obcuję już. Zgadzam się w pełni, bo właśnie ta wdzięczność to jest takie słowo klucz chyba tych podróży popandemicznych i pandemicznych, bo braliśmy wszyscy to chyba za często za pewnik. Ale chciałabym się dzisiaj skupić w ogóle na podróżach solowych, bo to jest trochę taki gorący temat. I jednocześnie widzę, że coraz więcej osób się interesuje takim modelem wyjeżdżania, a zarówno ty, jak i ja praktykowałyśmy to w przeszłości. Czy pamiętasz swoją pierwszą solową podróż i co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby wyjechać? Ja nie mam ich na koncie aż tak wiele, przyszło mi to do głowy w pewnym momencie, kiedy już bardzo chciałam coraz więcej wyjeżdżać i akurat nie miałam nikogo pod ręką, tak to nazwijmy, kto pojechałby ze mną. I to był ten moment, kiedy mi się pojawiła w głowie myśl, kurczę, to może sama pojadę? I pamiętam, że wtedy się wybierałam do Nowego Jorku, więc to było takie w ogóle jakby miejski wyjazd, to jest jakby też zupełnie inna kategoria. No znałam tam kogoś na miejscu, to też nie było tak, że byłam tak jakby kompletnie sama, no ale jednak byłam sama, pojechałam sama, jakby cały swój czas planowałam sama. To, że tam od czasu do czasu z kimś się umówiłam na kawę czy na obiad, no to jakby była to moja decyzja i jednak to było zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jedziesz z kimś. Więc trochę tak z potrzeby wyjazdu i braku kompana lub kompanki wtedy, ale byłam zachwycona tym, jak mi tam było wtedy. I od tego czasu już regularnie wyjeżdżałaś sama? Jak to jest? Jakby, co sprawiło, że wracałaś do takiego modelu podróżowania? Każda chyba historia była inna, tak mi się wydaje. Mój taki kolejny wyjazd, gdzie też się wybrałam sama, był, wydaje mi się, że trochę ucieczkowy jednak, ale też potrzebowałam tego czasu, myślę, z perspektywy. I wtedy pojechałam sobie na jogę do Tajlandii. I później tam się spotykałam jeszcze jakby z ludźmi ode mnie z klubu sportowego i potem jakby zmieniłam miejsce i dojechałam do nich na tajski boks. Ale przez ponad tydzień byłam zupełnie sama. Zamieszkałam w ogóle w hostelu takim w pokoju 10-osobowym. To było dla mnie też takie mocne doświadczenie. Bo tak zawsze Chciałeś mieć towarzystwo? Tak, bo tak słyszałam zawsze, że jak mieszkasz w hostelu, to poznajesz tych ludzi. No ale okazało się, że jak jesteś introwertykiem i nie zagadujesz do tych ludzi, to jednak ich nie poznajesz. Zwłaszcza wtedy, kiedy oni przyjeżdżają tam na przykład w zupełnie innym celu. Czyli wtedy oni akurat, ci ludzie, którzy tam byli, przyjechali raczej na imprezę. A ja sobie dwa razy dziennie chodziłam do studia jogi i tym się tam zajmowałam, więc jakoś tak się nasze ścieżki średnio krzyżowały. Ale to jest super ciekawe, że mamy podobne historie, bo moje dwa takie najbardziej może ważne wyjazdy solowe to właśnie były Stany, tylko że u mnie to była Kalifornia i właśnie Tajlandia. Więc też to jest trochę śmieszne, że zamiast zacząć gdzieś tak lokalnie, bezpiecznie, to nas wywiało na drugi koniec świata. Ale u mnie też było tak, że ja przez to, że studiowałam za granicą, ja byłam bardzo przyzwyczajona do spędzania czasu w pojedynkę i tak jak słucham o różnego rodzaju obawach ludzi, którzy decydują się na wyjazd solowy, albo właśnie, że to wynika z tego, że nie mają z kim jechać, albo właśnie nie ma osób w ich otoczeniu, które mogą w tym momencie sobie na ten wyjazd pozwolić z takiego czy innego powodu, to u mnie to było tak oczywiste, że ja jestem ja, że skoro już mieszkam sama, no to przecież mogę też gdzieś jechać sama, byłam tak oswojona ze swoim towarzystwem i właśnie na przykład komunikując gdzieś tam, że wyjeżdżam do Tajlandii, spotkałam się z dużą ilością takiego odzewu, że czy ja się nie boję, czy ja się nie zastanawiam, czy będzie mi się nudzić, co ja w ogóle będę tam robić, czy nie będę miała takiego poczucia, że ja nie mam przyjaciół, tak, że przecież nie mam z kim jechać i że to znaczy, że jestem frajerem w ogóle, że pojechałam sama. Jakby tych obaw, które sobie tak nawet rozpisałam i też podsłuchałam od ludzi, jest bardzo, bardzo dużo i zastanawiam się, czy ty też się z nimi zmagałaś? Jakie były takie największe blokady, które miałaś przed wyjazdami? Czego najbardziej się obawiałaś? Obawiałam się tego, że będę się czuła trochę samotna i że będę właśnie sama, bo dla mnie ta jednak ten system bycia w pojedynkę i spędzania czasu w pojedynkę
nie byłam z tym tak bardzo oswojona wtedy. Zawsze jednak miałam kogoś gdzieś przy sobie i ja raczej byłam tą osobą, która, wiesz, jak szłam na lunch na miasto, to sprawdzałam, kto gdzieś co robi, jeszcze kto może do mnie dołączyć i na jakieś, wiesz, wyjścia, imprezy, na przykład jak miałam iść niby do ludzi, ale miałam iść sama, to dla mnie też to było bardzo takie stresujące. Do tej pory jest tak, że już wychodzę sama, jak gdzieś mnie ktoś zaprasza na jakąś imprezę, tak to nazwijmy. Mam tą myśl jeszcze z tyłu głowy, że ale to jest idiotyczna myśl. A co jak to ja tam nie będę nikogo znała, a tam jest, wiesz, jakby wiem, że tam jest jakby bardzo wielu znajomych, no ale takich dalszych znajomych, no i z kim ja będę rozmawiać i tak dalej, więc dla mnie ten w ogóle przebywanie samej ze sobą nie było takie bardzo oswojone, więc myślę, że to była moja obawa największa. Ale czułaś się na takich wyjazdach samotna? Absolutnie nie. Absolutnie okay, się nie czułam samotna. Nie wiem dlaczego. Chyba dlatego, że ten czas, który tam spędzałam, miałam cały czas zaplanowany. Ja też nie jestem taką... Dużo osób o tym mówi, że jakby jako taki podstawowy argument tego, że te solowe podróże są super, podaje to, że no to tylko tak poznasz najwięcej osób nowych i tak dalej. No, może niektórzy poznają, ale właśnie jak ktoś jest takim po prostu introwertykiem i nie inicjuje tych kontaktów i też się trochę dziwnie czuje jakby z obcymi osobami, to wcale to nie jest takie proste tak naprawdę. Ale zdarzały się takie sytuacje, że to po prostu ludzie do mnie wyciągali rękę i jakoś tak się przebijali przez te blokady, ale to zazwyczaj byli nie turyści, którzy tam byli, tylko w ogóle jakaś pani ze sklepu na przykład w Tajlandii, wiesz, w chuście, która mówiła mi, że ja tu chodzę na tą jogę pół godziny w jedną stronę, to ona mnie będzie wozić tym skuterkiem. I jeździłam z nią na tym skuterku i to było cudowne. Ale wydaje mi się, że też to takie planowanie czasu pod siebie i to, że właśnie ja miałam zawsze wszystko rozpisane, wszystko zaplanowane, więc tam nawet nie było czasu na to, żeby czuć się samotnym. Czyli to nie wynika z tego, że otoczyłaś się tam lokalsami czy innymi podróżnikami, tylko po prostu tak sobie zorganizowałaś ten czas ze sobą, że nie było miejsca na takie poczucie, że co ja tutaj w ogóle robię. Tak, tak. Nie nudziłaś się, rozumiem? Nie, absolutnie nie. No właśnie, powiem Ci, że tak jak Ci mówiłam przed nagraniem, tak jak kiedyś nie miałam tych wszystkich obaw, to teraz mam wrażenie, że z wiekiem zaczynają się rodzić we mnie i właśnie sama teraz, kiedy na przykład wybrałam się na weekend do Krakowa, miałam takie myśli, że co ja będę robić? Czy właśnie to nie będzie jednak dziwne, jak ja sama usiądę na kolacji? A potem pomyślałam sobie, ale Karolina, przecież to jest takie... Że to jest takie nawet romantyczne, takie filmowe, to tak? Że to jest ten czas ze sobą i że ja też jestem chyba wystarczająco fajna, żeby sobie ze sobą posiedzieć, tak? Czy ja muszę za każdym razem sobie stwarzać jakąś atrakcję, która jakby podbije towarzysko, dane doświadczenie? Myślę, że to jest trudne i wydaje mi się, że to też nie jest tak, że my nagle się tego nauczymy i już teraz będzie łatwo, tylko że takie momenty zwątpienia, takie momenty kryzysowe, takie momenty, kiedy właśnie nie masz do końca czego ze sobą zrobić, zawsze będą się pojawiały i wtedy na przykład pewnie zakładam, że ty byś po prostu zorganizowała sobie jakąś inną atrakcję, tak? Myślę, że tak, ale mam wrażenie, że to jest też chyba jakaś taka umiejętność, którą trochę trzeba pielęgnować, czyli trochę się z nią oswajać, czyli jakby wchodzić w te sytuacje właśnie takiego lekkiego dyskomfortu. I to jest też trochę to, co staram się robić na co dzień, na przykład właśnie wychodząc na jakieś wydarzenia towarzyskie sama i nie wypisując na przykład do 5 koleżanek, a też tam idziesz, też tam spotkajmy idziesz, się tam przed idziesz. Wejściem. Tak, dokładnie. Więc jakby staram się jakby w pewien sposób pielęgnować po prostu tą umiejętność i taką taką umiejętność niekreowania sobie w głowie po prostu jakichś takich iluzorycznych obaw, bo one nie są prawdziwe, te obawy, moim zdaniem. Tak. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie taka chyba stała, ciągła praca nad tym, że jak troszkę to odpuścisz na przykład,
I to mogło się na przykład wydarzyć w ostatnim roku, kiedy nie było za wiele okazji właśnie do tego, żeby samej wchodzić w te takie nowe sytuacje i nowe miejsca i może nowe towarzystwo, to, no to się trochę się oduczyłyśmy może. Ale powiedziałaś, że jesteś introwertyczna i że przez to jest Ci trudno. To ja powiem na pocieszenie, nie pocieszenie wszystkim ekstrawertykom, bo ja jestem ekstrawertyczna. Że zauważyłam. Gadam. Że mi jest też mega ciężko na takich wyjazdach, że ktoś może powiedzieć, że taki typ osoby rzeczywiście jest stworzony do wyjazdów solowych, bo ta osoba jest otwarta i jakby... Ale zagadujesz do ludzi w hostelach, hotelach, na no ulicy? Właśnie nie. I to jest to, że ja, kiedy czuję się w miarę komfortowo, to może wynikać z różnych powodów, tak? Może jestem akurat w takim otoczeniu, może są tacy ludzie, może jest taka pogoda, nie wiem, bo to jest bardzo różne u mnie. Potrafię być właśnie bardzo otwarta, dużo mówić i być taka jakby zachęcająca. Natomiast właśnie w przypadku bycia w nowym miejscu, wśród obcych ludzi, ja od razu wychodzę z założenia, że oni na pewno nie chcą ze mną rozmawiać. Że w ogóle czemu ja miałabym ich zagadywać? Przecież ich nie interesuje to, że ja teraz będę chciała z nimi spędzić czas. I mam straszną blokadę i nie wiem, z czego to wynika, staram się to przełamywać, bo wydaje mi się, że naprawdę nic nam się nie stanie, kiedy zaczniemy z kimś rozmowę i rzeczywiście zaczęłam to powoli wprowadzać do swojego życia, nawet właśnie, tak jak powiedziałaś pani w sklepie, w postaci zagadania do kelnera czy do baristy, zapytania właśnie, nie wiem, jak długo są otwarci, albo co tutaj robię, albo usłyszałam, że nie jest stąd. Jakby mnie w ogóle bardzo ciekawią historie ludzi, też jest to coś, co myślę łączy takie osoby, które podróżują i nagle znajdują się gdzieś na końcu świata i widzimy, że właśnie oni tutaj jednak nie urodzili się, tak? Tylko coś ich tutaj przywiało i to jest fascynujące, ale właśnie też to, że nie możemy też chyba zrzucać na siebie takiej odpowiedzialności, że to my musimy zagadać do ludzi. Bo powiedziałaś, że ciebie nieraz ktoś zaczepił i pozwólmy też na to, że ja też wierzę właśnie, że czasami ktoś dostrzeże taką nieśmiałą dziewczynkę z Polski i będzie chciał wejść w jakąś interakcję, czy zapytać, co tam u Ciebie. Ja powiem Ci, że właśnie też te moje wszystkie solowe wyjazdy, to był podobny model właśnie o tyle, że jechałam sama, ale na miejscu na przykład przez część czasu byłam u znajomej, albo spotykałam się z różnymi osobami poznanymi nawet w internecie, czy na przykład mój znajomy wiedział, że ja będę w Bangkoku i połączył mnie ze swoim kumplem, który mnie oprowadził po mieście, a inna osoba powiedziała mi, żebym poszła na jakiś właśnie tam event w ogóle w centrum Bangkoku, gdzie poznałam jakąś grupkę ludzi, z którymi finalnie spędziłam bardzo miły wieczór i zakolegowałam się z tą dziewczyną. I to też nie jest tak właśnie, że nagle wyjeżdżasz samemu i potem zalewają ci nowe znajomości, po prostu masz czas swojego życia. Uważam, że to nadal są jakieś takie pojedyncze interakcje, ale one właśnie też sprawiają, że nie czujemy tej samotności. To prawda. Wydaje mi się, że w ogóle fajnym chyba pierwszym krokiem jest takie mówienie o swoich na przykład planach i potrzebach, czyli że na przykład jadę tam i tam, na przykład napisanie do znajomych, jadę tam i tam i nie wiem, może tam kogoś znacie, albo... Polecić jakieś miejsca. Tak, coś tam i od słowa do słowa często się właśnie jakby tak to obraca, że a ja tam mieszkam, to może się spotkamy, coś tam, jakby to już... chyba bardzo przełamuje te pierwsze lody i bardzo oswaja z tą sytuacją, że no jesteś sama, ale możesz kogoś spotkać na miejscu, możesz się z kimś umówić na kawę i to jest gdzieś jakieś chyba takie wtedy fajne pomiędzy. Tak, i też wydaje mi się, że jak ktoś lokalny oprowadza Cię po jakimś miejscu, to jest po prostu najlepsza rzecz na świecie. To prawda. Jakby ja też jestem zazwyczaj tym organizatorem i mówię to z taką miną, ale lubię to. Ale jeżeli ktoś mnie prowadzi, to jest po prostu najlepiej. Jak ja nie muszę chodzić właśnie z tą mapą od miejsca do miejsca, tylko mogę patrzeć na piękne budynki. Ktoś mówi, zobacz, tu jest taki fajny sklepik, tutaj można zjeść najlepsze ciasto. Uważam, że to jest mega luksus, kiedy ktoś Cię oprowadzi. Absolutnie tak, ale też są takie, wiesz, obszary w miastach, do których niekoniecznie masz jakby wstęp, wiesz, z przewodnikiem takim książkowym. Ja właśnie mam kolejną podobną historię, bo ja właśnie też jak byłam w Bangkoku, to też ktoś tam znajomy mnie umówił ze swoim znajomym. Wtedy byłam akurat z koleżanką i on nas, to był DJ rave'owy z Syberii, który mieszkał w Bangkoku i nadal tam mieszka. Wow. Więc on oprowadził nas po tej nocnej jakby stronie miasta. I jakby to, jakie wejścia on miał w różne miejsca i jak znał ludzi wszystkich i jakie tam są historie i kto czym się zajmuje i tak dalej, no to myślę, że to było naprawdę totalnie unikatowe doświadczenie. Ale
powiedz mi, powiedziałaś właśnie, że zagadujesz na przykład do ludzi związanych z tym miejscem i to jest jakby etap przygotowania do wyjazdu, ale co byś, nie wiem, wypunktowała jako takie obowiązkowe rzeczy do sprawdzenia przed wyjazdem w kontekście organizacji czy na przykład bezpieczeństwa, bo to też jest w ogóle... Ale samemu do wyjazdu. Tak, tak, bo też jest taka duża obawa i najczęściej właśnie takie pytania w ogóle dostawałam po moich wyjazdach właśnie zarówno do Stanów, jak i do Tajlandii, czy ja się nie bałam, jakby, czy ja wiedziałam dokąd pójść. I też jeszcze zrobię dygresję, zanim się dam dojść śmiało, do słowa. Śmiało. Że tak jak powiedziałaś, że możemy poznać tą fajną część miasta, której byśmy nie poznali w normalnej sytuacji, niestety jest też ta druga strona medalu, że właśnie nie wiedząc gdzie nie iść, możemy trafić w miejsce, które niekoniecznie jest przyjazne dla turystów. I to nie mówię tego po to, żeby wszystkich teraz postraszyć, ale też warto sprawdzić takie właśnie no-goes, bo ja na przykład będąc w Stanach, zarówno właśnie w Los Angeles, jak i w San Francisco, dostałam konkretne wytyczne od lokalsów, nie iść dwie przecznice dalej, bo nie chcesz tego widzieć, prawdopodobnie nic się nie stanie. Ale tam na przykład jest miasteczko bezdomne, więc to jest akurat super powszechne w Stanach, a dla nas Europejczyków jest to mocno szokujący widok i ja się cieszę, że zostałam częściowo uchroniona na przykład przed tym, a na przykład teraz nie posłuchałam mojej znajomej i powiedziała mi, że pójdę sobie pieszo do kawiarni i ona powiedziała, żebym wzięła Ubera. Ja mówię, stara, to jest 700 metrów, jakby ja kocham chodzić, ja chętnie przejdę. Ona mówi, no dobra, jakby ja ci mówię, weź Ubera. No i miała rację, bo było to po prostu ulica za ulicą osób bezdomnych, które były pod wpływem różnych narkotyków i to one nic mi nie zrobiły, jakby nikt za bardzo się mną nie interesował, ale było to na pewno dla młodej dziewczyny takie niekomfortowe i dość straszne doświadczenie, więc myślę, że warto słuchać lokalsów, ale wracam do mojego pytania, czyli właśnie jak zadbać o to, żeby ten wyjazd był dobrze zorganizowany i bezpieczny. Zacznę od tego, że nie wiem, czy ja jestem ekspertem od spraw bezpieczeństwa, bo jak to nie? Nigdy nic mi się nie przydarzyło na żadnym wyjeździe takiego, jakby nigdy nie, bo to też jest pytanie, które ja często dostaję, czyli jakie tam ci się straszne rzeczy przydarzyły, coś niebezpiecznego, co tam najgorszego przeżyłaś? I kurczę, no realnie nic złego mi się nie stało na żadnym wyjeździe i nie wiem jakby, czy to jest kwestia szczęścia, czy przygotowania, ale nie mam takich anegdot na pewno. To, na co ja uważam, to jest na pewno A, paszport i B, pieniądze. Czyli myślenie o tym, gdzie mamy te rzeczy, nie zostawianie ich w przypadkowych miejscach, pamiętanie o tym, że to jest ważne i musimy o tym myśleć, bo niestety, no jakby magia nowych miejsc, ekscytacja, bodźce, jakby jest milion tych rzeczy, które po prostu zabierają naszą uwagę, a to jest no pierwszy krok do tego, żeby mieć naprawdę dużo problemów, dużo załatwiania i ewentualnie jeszcze się później, wiesz, nie wrócić do domu. Więc na pewno warto nie mieć przy sobie za dużo gotówki, wybierać sobie z bankomatów po prostu tyle, ile potrzebujemy na bieżąco, to jest na pewno dużo bezpieczniejsze. Trzymanie jej w różnych miejscach. I wiem, że to jest jakby truizm, że nie zostawiamy portfela na przykład w plecaku, w miejscu, jakby, kiedy nie mamy go na oku, ale no, jedyna taka historia, którą ja miałam, to właśnie na tym polegała, czyli przejeżdżałam granicę lądową między chyba Tajlandią a Malezją i zostawiłam plecak w autobusie i poszłam na kontrolę paszportową. Okay. I zapomniałam o tym, bo nie myślałam o tym, że w tym plecaku mam pieniądze. Jak wróciłam, była połowa ich. Okay. Było miłe ze strony tej osoby, że połowę zostawiła, super ale... Miłe, super miłe, jesteśmy wdzięczni. Tak. Ale nadal no to jest właśnie niemyślenie, no. I po prostu nieuważność. Niestety. Wiesz co, ale paradoksalnie mam wrażenie, że my czasami, jak ktoś jest z nami na wyjeździe, to jesteśmy bardziej nieuważni. A tak, na przykład tak, ja przez to, że 100%. Się tak wytrenowałam w moich samodzielnych, nawet nie tyle wielkich podróżach, bo po prostu przelotach na przykład, nie? Jak właśnie na studiach latałam po prostu do Polski sama i musiałam o wszystko zadbać, to mogę powiedzieć, że nigdy niczego nie zgubiłam. Oczywiście, no, przypałów tak zwanych było wiele, gdzie właśnie musiałam wyjmować coś z walizki, zostawiłam statyw, no pogubiłam rzeczy sporo w swoim życiu, takich, no właśnie może nie tych najważniejszych, ale właśnie statyw, czy dysk zewnętrzny, tutaj polemizować można, czy to jest najważniejsze, ale to było dosyć ważne. Było dosyć przykre, szczególnie, że na tym dysku miałam skan mojego dowodu i przez dobry pół roku zastanawiałam się, czy ktoś weźmie na mnie pożyczkę w Stanach. Więc to było trochę stresujące. Ale aż z tego wszystkiego
zgubiłam wątek. A, mówiłam o tym, że czasami jesteśmy bardziej nieuważni, mhm. No więc ja na przykład tak bardzo poczułam się komfortowo jadąc gdzieś z moją rodziną parę lat temu, że zostawiłam najpierw sweter w samolocie, a potem butelkę na lotnisku i po prostu cała szczęśliwa wsiadłam do taksówki bez tych rzeczy, które były mi dosyć potrzebne właśnie w Szkocji, gdzie jest zimno nawet latem i bez swetra było ciężko, ale na pewno to przygotowanie, to uważanie na dokumenty jest super ważne, a z takich rzeczy powiedz mi bardziej, nie wiem, czy masz na przykład strony, które polecasz do rezerwowania lotów, czy kwater, czy to jest coś istotne, czy to każdy powinien po prostu sobie zrobić swój własny research, bo o to też są często pytania. Dużo osób nie jest, mhm. też czuje dużą odpowiedzialność, jasne. Bukując wszystkie rzeczy samemu, także tutaj przesiadka, tutaj nocleg i to może nas czasem przytłaczać. Tak, ja na pewno polecam po prostu sprawdzanie kilku różnych stron, mhm. szukając tej samej informacji. To jest dość pomocne, bo internet jest tylko internetem i jednak te źródła są różnie weryfikowalne, czyli jakby jedna kwestia to jest oczywiście wyszukiwanie na przykład właśnie czy biletów, czy noclegów, ale też no, szukamy informacji takich typu jak dojechać z lotniska w miejscowości A do centrum na przykład, albo jak wygląda transport publiczny w innej miejscowości, albo jak wygląda kwestia bezpieczeństwa właśnie tam, czy gdzie nie iść, gdzie iść i tak dalej. To dywersyfikacja źródeł informacji jest na pewno bardzo pomocna w takich sytuacjach. No bo to, że ktoś, musimy mieć świadomość, że to, że ktoś napisze coś w internecie, to nie znaczy, że to jest na 100% prawda. To jest zaskakująca informacja, ja wiem, ale tak jest. Szczególnie też przy okazji w pandemii, gdzie dużo rzeczy się zmieniło i dużo rozkładów absolutnie, się pozmieniło, więc absolutnie. Myślę, że warto aktualizować absolutnie, to. Tak, tak. A jeżeli chodzi o kupowanie właśnie czy biletów, czy noclegów, ja osobiście korzystam z kilku różnych wyszukiwarek połączeń, w zależności od tego, czego potrzebuję, na ile mam tam, wiesz, jakby ustalone daty, na ile to jest jeszcze elastyczne. I tak samo też robię z noclegami, no bo są takie zasady, że tam jest na przykład jest Agoda, jest tańsza w Azji, a Booking na przykład w Ameryce Południowej, że tego, żeby nie robić tego wymiennie, bo to jest najdrożej i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście też rezerwowanie bezpośrednio na stronach hoteli miejsc jest też fajną opcją, ale przy moim zdaniem w tej sytuacji, kiedy to są duże, znane hotele. Że jeżeli jedziemy na jakąś kwaterę do pana Józia gdzieś w Meksyku i piszemy do niego na maila bezpośrednio, czy pan nam zarezerwuje miejsce i on mówi tak, tak, proszę przyjechać, to nie wiem, żebym ryzykowała takie sytuacje. No może wtedy lepiej to zrobić jednak przez portal rezerwacyjny i chociaż sprawdzić, czy to miejsce faktycznie istnieje. Ale fajnie, że mówisz o tej dywersyfikacji, bo na przykład jak byłam ostatnio na Wyspach Kanaryjskich, to bardzo wiele osób pytało mnie, jak ja się dostałam na Fuerte, bo na przykład na znanym Skyscannerze nie ma jednej z linii lotniczych, akurat tej, którą ja leciałam. Mhm. I to się zdarza, więc zdarza warto się, jest sobie, tak. sobie to posprawdzać. I są też zupełnie inne ceny często. No to jest hit. I w ogóle ostatnio odkryłam, że takie, coś takiego jak tania środa naprawdę istnieje. I tak jak chciałam kupić bilet z moją mamą we wtorek wieczorem, to moja mama mówi, poczekajmy do jutra. Ja mówię, co ty, w ogóle bez sensu, zróbmy to teraz, jakby ja nie wierzę w te rzeczy. I rzeczywiście cena z 500 zł spadła do 350, więc uważam, że to całkiem niezły deal. Duża różnica. Więc warto sobie posprawdzać, chociaż też, kurczę, wiem, że to może być stresujące jednak, bo dla mnie też to jest czasem stresujące, że ja bym chciała już kupić. Odsuwanie. A tak, odsuwanie tego na kilka dni i potem nagle się okaże, że one zdrożały i to zawsze jest takie to okropne jest uczucie. To tak. Ale z drugiej strony ja zawsze po prostu wtedy stwierdzam, że widać, miałam to kupić w tej cenie i po prostu kupuję. Może, może. Ja bardzo lubię jeszcze Momondo, nie wiem, czy korzystałaś. To jest właśnie dość wygodna strona w takich sytuacjach, kiedy nie musisz lecieć 25 czerwca, załóżmy, tylko chcesz pojechać sobie tak mniej więcej w tym okresie, jesteś dość elastyczna i tam oni mają bardzo fajne takie wykresiki, jak rosną i spadają ceny na poszczególne dni i możesz sobie, jeżeli jesteś w miarę elastyczna, sobie zobaczyć, że na przykład tu jest tyle, ale tam za 3 dni jest tyle, a jak sobie powrót przesuniesz o 2 dni do tyłu albo 3 do przodu, to masz taniej i jakby to się
wtedy łączy, tak, tak, tak. To jest bardzo wygodne. Super, podziękuję to. Fajne, fajne. Ale powiedziałaś też o tym sprawdzeniu na przykład transportu z lotniska. Mhm. Ja myślę, że to jest super ważne i w ogóle też chciałabym tak chyba trochę odczarować ideę transportu publicznego, bo ja bardzo lubię transport publiczny. Zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo wydaje mi się, że to jest super czas, żeby popatrzeć przez okno na miasto, na ludzi i też popatrzeć, prawda, kto jeździ autobusami. Na przykład ja w Los Angeles byłam jedyną osobą, która jeździła autobusami, bo no, nie jest to najbardziej powszechny środek transportu i zazwyczaj są to... często jeżdżą autobusami osoby na przykład bezdomne, to też jest fakt, i raczej są to osoby, powiedzmy, no jakby z niższej klasy społecznej i tyle, bo większość osób ma po prostu samochód, tak, ale dla mnie to było przez to fascynujące doświadczenie i też zobaczenie takiego gigantycznego miasta właśnie przez szybę, czy patrząc na ludzi, no moim zdaniem jest super. Ja lubię sobie w takich miastach różnych, nie wiem, typu, wiesz, Seul, czy Tokio, czy nawet Londyn, po prostu jak mam trochę więcej wolnego czasu, sobie wsiąść w jakiś autobus, tak, który jeździ w kółko i sobie pojeździć. Kocham to. To jest czadowe i tak samo właśnie w Bangkoku. Ja też byłam tą osobą, która sama jeździła autobusem, z samymi lokalsami. Po prostu to jest doświadczenie. W sensie jakby to miasto przecież jest takie gwarne i tak, takie w ogóle chaotyczne. I ja taka cała właśnie spocona w tym autobusie czułam się jak, zawsze się śmieję, że ja po prostu w Tajlandii się czułam jak kobieta na krańcu świata, bo zawsze właśnie byłam taka spocona, zgrzana, zmęczona z tym wielkim plecakiem, już taka po prostu wypruta, ale jednocześnie bardzo szczęśliwa. I może wiesz co, przytoczę taką jedną anegdotkę, bo dawaj, mi się przypomniało wczoraj, kiedy rozmawiałam na ten temat na live'ie, że zostałam zapytana o jakieś takie najfajniejsze wspomnienie z podróży, co jest chyba w ogóle strasznym pytaniem, więc jakby ja od razu stwierdziłam, nie wywieram na sobie presji, nie odpowiem na nie, opowiem jakąś historię, która przyszła mi właśnie do głowy i właśnie przypomniało mi się, jak jeśli chodzi tutaj o solowe podróże i o to, co może później tak i o to, że też właśnie zawsze jestem przygotowana, że to polecam, robię sobie zawsze screeny tej trasy z lotniska do Airbnb, po prostu, żebym wiedziała dokładnie, co to jest za autobus, gdzie on jest, gdyby mi internet nie zadziałał z jakiegoś powodu, też warto kupić sobie kartę, nie? Jakby z internetem na miejscu. Nigdy tego nie robię, szczerze mówiąc. Ja to zrobiłam raz właśnie w Stanach i to było bardzo, bardzo super, bo nie zrobiłam tego w Tajlandii. I to był błąd, powiem Ci szczerze. Mi jest zawsze trudno podjąć tą decyzję, czy to zrobić, czy nie, bo jakby absolutnie rozumiem to, że ze względów bezpieczeństwa i ze względów logistycznych to jest super decyzja. A z drugiej strony, ja kocham być po prostu zupełnie offline. Miałam nadzieję, że to powiesz. No, kocham to, jest tak. I że przez cały dzień po prostu nie ma mnie, wiesz, tak, przy tym telefonie. W sensie używam go tylko jako aparatu. I to jest super. Tak, i tylko po prostu dochodzę gdzieś tam do Wi-Fi, do hotelu i wtedy sobie sprawdzam, co się działo, pyk, 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 pyk. To uwielbiam to. Więc mam gdzieś taki, no, wiesz, wewnętrzny konflikt w tym ale temacie. Zgadzam się i myślę, że Twoja odpowiedź jest lepsza, ale właśnie a propos mnie w wersji offline, to zrobiłam tak, że zostałam wsadzona do autobusu w Tajlandii bez internetu. I w ogóle też pojechałam do Tajlandii bez ubezpieczenia, ale tego nie róbcie i to było bardzo głupie i ja po prostu o tym zapomniałam. Ale zawsze wykupujmy ubezpieczenie. Zostałam wsadzona do autobusu, który miał mnie dowieźć 3 godziny od Bangkoku gdzieś do centrum, na jakąś stację, z której już wiedziałam, jak się skomunikować z moim hotelem. I patrzę sobie na mapie, w tym offline, że no, jesteśmy już tak na jakichś takich obrzeży Bangkoku, co oznacza bardzo daleko. I autobus się zatrzymuje, wszyscy wysiadają i pan kierowca na migi mówi mi, żebym wysiadała. A ja mówię mu, że ja jadę na tę stację i mówię nazwę tej stacji, a on, że on nie jedzie na tę stację i żebym wysiadała. I ja mówię, ale jadę na tę stację. I on mówi, dobrze, musisz wsiąść w takim razie w autobus tam. I ja po prostu z tym plecakiem właśnie, cała taka w ogóle bez internetu, nie znając ani jednego słowa, mówię, dobra, no to idę. Idę, zaczęłam pytać ludzi o autobus, który gdzieś tam dojeżdża. Znowu mówię, idź dalej, idź dalej. Usłyszałam nagle jakieś tam 505. Mówię, dobrze, 505, potem pytam znowu, czy ta stacja 505? Tak. No i siadam sobie, lekko zestresowana na przystanku. No i pytam, kiedy on przyjedzie? No zaraz przyjedzie. No i tak sobie właśnie siedzę, mija, wiesz, 5 minut, 10 minut, 20 minut. Ja po prostu ze mnie się leje, gryzą mnie komary. I otworzyłam sobie przewodnik po Tajlandii. I nie pamiętam dokładnie, jak brzmi ta ich dewiza, czy ten ich cytat, ale był tam właśnie fragment o tym, że Tajowie generalnie nie mają za bardzo poczucia czasu i dla nich to nie jest takie istotne, żeby ten czas mierzyć, bo każda chwila jest dobra, żeby się cieszyć życiem. Piękne. I to było gorsze takie piękne. W transporcie. Tak, to było takie piękne i ja wtedy sobie zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, jestem jak Tajka i będę tutaj siedzieć i ten autobus kiedyś przyjedzie i nic mi się nie stanie.
No i przyjechał po godzinie. Na szczęście. I miłe było to, że właśnie pani, która też nie znała angielskiego, ale zapytała mnie, dokąd jadę. Nie wiem, w jaki sposób się dogadałyśmy, ale się dogadałyśmy. Jak wiesz, to zdarza się w każdym języku. I ona powiedziała, że ona mi powie, gdzie wysiąść, bo mogę wysiąść wcześniej przy moim hotelu, nie muszę jechać na tę stację. No i tak się stało, że wysiadłam z tego autobusu gdzieś pośrodku jakiejś dziwnej uliczki, przy samym moim hotelu, dzięki pomocy miłej pani, która po prostu chyba zmartwiła się na mój widok. Mega fajna historia. I wyczuła mój stres. Także zdarzają się takie właśnie nieprzewidywane sytuacje, ale właśnie często są ludzie, którzy nam pomogą. Myślę, że bardziej lepiej się na nich otwierać niż się ich bać. Nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie Mam właśnie z lokalsami. Mam w ogóle bardzo podobną historię, szczerze mówiąc. Nie dziwi mnie to już. Nie, już też nie, w sumie. Tylko miałam ono miejsce w Londynie i ja miałam chyba wtedy 16 lat, więc byłam trochę bardziej przerażona tą sytuacją. Był jakiś pożar na jakiejś stacji metra, ja sobie wiedziałam, że muszę pojechać metrem z punktu A do B. No i nie działa to, ale są autobusy zastępcze. Już jest po zmroku, jest już ciemno, ja wracam do domu, idę do tego autobusu, siadam, jedziemy i tak nagle po jakimś czasie się zaczyna dziać coś dziwnego, czyli zaczynają przychodzić ludzie, jakby pasażerowie do kierowcy i zaczynają go pytać, przepraszam, ale gdzie pan jedzie, gdzie pan jedzie? No i mówi, no jadę na tą stację. No i ludzie odchodzą, jakby poinformowani, ale widzę, że nadal tam jest jakaś konsternacja i zamieszanie, nie wiadomo, o co chodzi. I w końcu jakiś tam został oddelegowany taki, wiesz, decyzyjny pan, przepraszam, który idzie do tego kierowcy i pyta, dobrze, proszę pana, gdzie pan jedzie? Na tą i tą stację. Nie, pan tam nie jedzie. Mówi, jak to tam nie jadę? I okazało się, że on gdzieś pomylił drogę, coś się stało, w ogóle gdzieś się zgubiliśmy, jakaś w ogóle absurdalna historia, ja byłam przerażona trochę i w końcu dojechaliśmy do jakiejś zupełnie innej stacji niż miałam dojechać, wysiadłam tam i miałam, pamiętam, to jeszcze nie był za bardzo ten czas taki, żebym miała, wiesz, karty kredytowe i coś tam i płatność w telefonie, w ogóle to nie istniało, ale miałam tak dużo drobniaków i wsiadłam do taksówki i zapytałam tego pana, czy on mnie zawiezie do domu, bo ja nie wiem, jak tam trafić. Ojeju. I powiedziałam mu, że mam tyle pieniędzy. I tak miałam wysypane na dłonie, po prostu tyle mam. I pan mnie zawiezie za to. I pan powiedział, że mnie zawiezie i żebym schowała te pieniądze, że on mnie zawiezie za darmo, tylko żebym tutaj nie przychodziła po zmroku więcej, bo tu jest niebezpiecznie. Boże, jaka miła historia. Ale współczuję Cię strasznie. Ja myślę, że jakbym się wzruszyłam. Myślę, że byłaś taka mała i taka nie wiedziałaś, co ze sobą zrobić. Nie wiedziałaś, czy tam dotrzesz finalnie. Nie wiedziałam. A pamiętasz, co to było za miejsce? Co to była za stacja, gdzie Cię wysadzono? Nie. Bo ja też właśnie w Londynie też miewałam takie momenty. Ta sama może. No, miałam takie momenty już jako dorosła osoba, gdzie bałam się nieraz. Uważam, że jest to miasto, które ma ogromne miejsce w moim sercu, bo to było pierwsze duże miasto, które odwiedziłam w swoim życiu, więc jestem po prostu na zawsze ze mną. Ale też do tej pory mam tak, że jak się czasem gdzieś zakręcę za jakąś dziwną alejką, to tak mi jest nieswojo. Tak, ta peryferia zwłaszcza tam... No, bywa dziwnie, aczkolwiek nadal fascynujące miasto, tak, moim zdaniem. Zdecydowanie. Tak, rozmawiamy o tych wszystkich bardziej takich egzotycznych wow wyjazdach, ale ty też sporo jeździsz po Polsce, ostatnimi czasy, tak, na takie wypady. Tak. Służą ci? Czemu to robisz? Pracuję nad takim projektem, który... Zastanawiam się, ile mogę zdradzić już. No, trochę możesz zdradzić. Albo no, jak nie, dobra, jak nie powiem. Powiem. To będzie projekt o tytule Jeszcze jest nadzieja, czyli wegański przewodnik po Polsce. O, jak pięknie. Jestem zachwycona tą nazwą. Nie wiem dlaczego. Pierwszy raz mi się chyba podoba coś takiego, co wymyśliłam. Więc jeżdżę sobie po różnych miastach w Polsce, o których chcę pisać. Ostatnio byłam we Wrocławiu. Po raz pierwszy raz tak jakby... normalnie i w ciągu dnia, bo zdarzało mi się tam być w zamierzchłej przeszłości, kiedy byłam DJ-ką na przykład, ale to się wtedy przyjeżdżało, wiesz, wieczorem i wyjeżdżało rano, więc się niewiele widziało, oprócz klubu. Boże, jak mi to jest odległe teraz już. I byłam po raz pierwszy tak faktycznie, żeby spędzić tam kilka dni, pochodzić po mieście, pooglądać ludzi, pocieszyć się tym i to jest cudowne miasto. I to był chyba moment w ogóle w życiu, że zrozumiałam, dlaczego ludzie, bo się zastanawiałam nad tym zawsze, mieszkają w Polsce w innych miastach niż Warszawa. No, to jest poważne pytanie. Ja też się zastanawiam. Rozumiem, że to jest jakby absurdalne jakby z perspektywy ludzi, którzy to rozumieją, ale ja do tego momentu tak nie do końca tak to rozumiałam i dopiero mnie olśniło. Mówię, kurczak, to jest pięknie. Jak ja bym tu mogła mieszkać? Aż tak? Dosłownie, no. Tylko ja też mam taką przypadłość, że
gdziekolwiek jestem i mi się podoba, to na ten moment to tak, bym tam mogła mieszkać. Ja też tak mam na 3 dni, a potem stwierdzam, nie, tak miałam z Lizboną w zeszłym tygodniu. Tak mówię, Boże, to jest super, że tu mogę przeprowadzić. Po 4 dniach, nie, tak bardzo tej Warszawy, tak dobrze jednak. Tak, więc też i we Wrocławiu właśnie byłam sama zupełnie i też to było bardzo fajne. Tak. No a jakbyś miała powiedzieć tak trochę podsumowując, co najważniejszego dają Ci takie wypady? Bo to też myślę, że warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że to jest jedyny najfajniejszy model podróży i że teraz jak już zaczniesz jeździć solowo, to będziesz zawsze jeździć w pojedynkę. Zupełnie nie. Dla mnie to jest zupełnie inny wymiar doświadczenia i miejsca, i siebie. I to jest taki fajny eksperyment, ale nie jest to taki docelowy, najszczęśliwszy sposób podróżowania, bo właśnie tak jak zapytałam Cię o samotność, to ja wielokrotnie czułam się samotna na wyjazdach, bo też właśnie w przeciwieństwie do tego, co mówiłaś, jakby ja też sobie nie planowałam każdej sekundy, tylko na przykład wiedziałam, że mam tam jakąś część dnia w danej dzielnicy. Okay. Tak sobie łaziłam i miałam bardzo dużo refleksji, takich momentów samotności, ale nie podszytych takim smutkiem z mojego życia i załamania moją egzystencją w danej chwili, tylko bardziej takich nostalgicznych refleksji, do których czasami do siebie nie dopuszczamy na co dzień, bo nie jesteśmy sami ze sobą i właśnie też... A miałaś takie myśli, że na przykład jakby, że przeżywasz coś takiego fajnego, czy jesteś w takim super miejscu i chciałabyś się tym podzielić z kimś, ale jesteś sama, więc nie masz się podzielić. Totalnie. Miałam tak właśnie na przykład w Kalifornii, jak byłam w Santa Monica, gdzie zatrzymałam się na jedną noc w takim super hotelu. Po prostu myślałam sobie, wow, w ogóle jak to jest pięknie i ja tu jestem sama, a tutaj przecież jest taki cudowny widok i mają takie pyszne jedzenie i wyszłam sobie na zachód słońca i to był najpiękniejszy zachód słońca na ziemi. Po prostu tak intensywne kolory purpury i niebieskiego i jeszcze mewy latające. Po prostu to było coś niesamowitego i zapomnę wtedy taki smutek w sercu, że no fajnie, no że ja sobie na to patrzę i to jest takie piękne i czuję się taka uniesiona i zachwycona estetycznie, ale no fajnie byłoby to z kimś dzielić. I to nie znaczy, że ja byłam w tej chwili nieszczęśliwa, tylko właśnie te solowe momenty nawet smutku dają mi właśnie, umacniają mnie w tym poczuciu wdzięczności za to, co już mam. I za te osoby, do których mogę wrócić, z którymi mogłabym tu być, ale wybrałam pojechać tam sama, ale przecież mogę tam wrócić z kimś innym. Zdecydowanie. Tak? Więc to jest to. I właśnie wracając do mojego pytania, bo taka jest moja odpowiedź, którą Cię zarzuciłam, że właśnie to jest ten taki czas zbliżenia ze mną i refleksji, które często do mnie nie dochodzą na co dzień, ale co Ciebie tak ciągnie do tych właśnie samotnych wyjazdów? Co one największego Ci dają? Myślę, że jakby tak mnie osadzają w takiej samodzielności trochę. Że sama mogę zobaczyć, że jakby nie jestem uzależniona w taki sposób od innych ludzi, czyli że jakby mogę sobie sama decydować o własnych planach, mogę sama sobie, kreować własne życie i podejmować własne decyzje. I że to nie jest tak, że jakby chciałabym podjąć taką decyzję, ale wtedy, kiedy moja koleżanka podejmie taką samą, wtedy możemy podjąć ją razem i tak dalej. Tylko, że faktycznie mogę sama o sobie decydować i sama być za siebie odpowiedzialna. I to też uczy takiej, wydaje mi się, dorosłości i odpowiedzialności. Ta dorosłość właśnie jakoś jest u mnie od ostatnich dni bardzo mocno obecna. I to jest, wydaje mi się, takie też fajne, że ta odpowiedzialność za siebie, taka, że to ty sobie planujesz ten czas i jeżeli podejmiesz złe decyzje w jakimś sensie, czyli nie wiem, zmarnujesz 3 dni, które jesteś w jakimś miejscu na coś, a mogłabyś zrobić coś zupełnie lepszego, ciekawszego, bardziej odkrywczego, to jest tylko i wyłącznie Twoja odpowiedzialność i też tylko Ty poniesiesz konsekwencje tych decyzji. Więc myślę, że to. I to też jest okej, nawet jeżeli uznamy, że popełniliśmy jakiś błąd, ale też to, co jest bardzo, bardzo powiązane, to moim zdaniem cudownym uczuciem jest to, że Ty wiesz, że Ty sobie dasz radę w każdej sytuacji. I mnie tego właśnie nauczyły wszystkie wyjazdy, że właśnie wtedy, kiedy nie było zasięgu, wtedy, kiedy mój plecak był super ciężki, albo coś mi się wylało, albo właśnie gdzieś się zgubiłam. Po prostu to jest, ja się śmieję, to jest taki mój argument. Nie wiem, czy Ty też tak masz na przykład z takimi swoimi bliskimi, czy z rodziną, ale ja czasami mam tak, że na przykład jak jestem w Polsce, to
moja mama albo mój dziadek się o mnie martwią. Mhm. I mówią mi to, że o, ty gdzieś idziesz, na przykład w Warszawie. I ja mówię zawsze wtedy, dziadziuś, ja byłam sama w Tajlandii, okej? Okay? I śmieję się, że właśnie w sytuacji nawet, kiedy pojawiają się jakieś takie, wiesz, jakieś nie, może nie tyle kryzysy, co różnego rodzaju przeciwności losu na co dzień, jakieś takie pierdoły finalnie, patrząc na to z perspektywy, to myślę sobie, Karolina, przecież ty pojechałaś sama do Kalifornii i wszystko to ogarnęłaś, jakby nic z tym sobie nie poradzisz. I to, wydaje mi się, że to jest takie fajne, taka podbudowująca myśl. Bardzo fajne. Mi jeszcze przychodzi do głowy jedna rzecz, czyli nie wiem, czy to jest prawda dla wszystkich, ale mnie takie wyjazdy też nauczyły, że większość ludzi jest z gruntu dobra i że jakby jeżeli słuchamy swojej intuicji i wiemy, kogo poprosić jakby o pomoc, w sensie jesteśmy rozsądni, w sensie, że nie podejdziemy właśnie do jakiegoś, wiesz, pana, który wyszedł na przykład z melanżu i jest nietrzeźwy i poprosimy... Odwieźć do domu, jeżeli tego nie zrobimy, tylko naprawdę kierujemy się rozsądkiem, to naprawdę znajdziemy zawsze kogoś, kto nam pomoże w takich sytuacjach, jeżeli jest ciężko. To jest piękna, uważam, piękna puenta, bo my często się boimy właśnie tych ludzi na wyjazdach i to nas najbardziej blokuje i też jest to zawsze taki argument, który ja powtarzam właśnie przed mojej babci, że babciu, jakby mi się może coś stać zawsze. Jakby przecież ludzi, którzy potencjalnie mogą mi zrobić krzywdę, znajdę w każdym miejscu na świecie. A ja też pamiętam, jak rozmawiałam parę lat temu w jednym w ogóle z pierwszych odcinków podcastu z Kają z Globstory, która podróżowała po różnych najbardziej po prostu niesamowitych miejscach, takich zupełnie popularnych turystycznie i przez długi czas w pojedynkę. Ona powiedziała, że jakby i to może zabrzmieć oczywiście mocno tak ezo, ale jeżeli my wychodzimy do tych ludzi z taką otwartością i z zaufaniem, to jest duża szansa, że oni odwzajemnią po prostu to w ten sam sposób, a kiedy my jesteśmy wobec nich tacy zblokowani, podejrzliwi, nieufni, absolutnie, to wtedy mamy gwarancję, że oni też będą nieufni, bo to po prostu się wyczuwa. Zgadzam się z tym w 100%, absolutnie tak. No, a po prostu zawsze można zaryzykować, no oczywiście, Boże, to brzmi strasznie, najgorsza rada, zaryzykować swoje życie. Znaczy, zawsze warto jest jednak zaufać w granicach rozsądku, czy otworzyć się może, tak? Bo wtedy jest większa szansa, że rzeczywiście to do nas wróci, aniżeli się z założenia tych ludzi zamykać, ale myślę, że tutaj każdy musi się połączyć jednak z jakimś takim swoim instynktem samozachowawczym intuicją. I swoją intuicją, bo my wiemy, kiedy czujemy jakiś niepokój, po prostu tam nie wchodź. Jakby ja, nie wiem, z takich, wiesz, kończąc takie żelazne zasady, nie wiem, nie chodzę sama po ciemku w dziwnych miejscach, gdzie nie ma ludzi, jakby nie wracam. Rozumiem. Chodzę po prostu, biorę taksówkę, kiedy muszę wrócić do domu późną porą. Nawet jeżeli ona kosztuje dużo, to uważam, że to są te momenty, kiedy ta inwestycja jest najważniejsza właśnie w nasze bezpieczeństwo i... Ubezpieczenie. I ubezpieczenie. I pilnowanie dokumentów, ale też z drugiej strony, wiesz, to też nie jest koniec świata, bo mamy konsulaty, mamy naprawdę też ludzi, którzy mogą nam pomóc, jeżeli coś nawet zgubimy. To nie jest tak, że utkniemy tam na najbliższe pół roku właśnie w Meksyku, tylko możemy dostać tymczasowy dowód czy paszport i wrócić do domu. Jakby są na to systemy, żyjemy już w takich czasach, gdzie to wszystko działa, to śmiga i... Nic, tylko być za to wdzięcznym. Pomimo pandemii nadal uważam, że te możliwości, chociażby teraz na przykład właśnie w Europie, i tak są dosyć duże i nie wiem jak ty, ale na przykład ja miałam w tym roku, no i w zeszłym zresztą też, plany takie bardziej pozaeuropejskie. Same w zasadzie takie. I bardzo mnie to frustrowało na początku, a też staram się po prostu akceptować okoliczności i za bardzo nie próbować iść pod prąd, kiedy po prostu nie mam coś wpływu. I ostatnio rozbudziłam w sobie taką niesamowitą właśnie ciekawość Europą na nowo i stwierdziłam, że ta Europa jest super i że w ogóle my tej Europy tak nie doceniamy. I to, jak właśnie w Europie jest bezpiecznie, to nie wiem, czy też miałaś takie wrażenie, że ja po Stanach miałam takie poczucie, chociaż Londyn też może nie jest najbezpieczniejszy, ale miałam takie poczucie, że kurczę, w tej Europie naprawdę można się poczuć jak w domu, że w wielu miejscach wszystko jest, mamy taki przywilej tego komfortu, że podobnie działają autobusy, tak? Podobnie działają restauracje. W podobny sposób komunikujemy się z ludźmi, jeśli chodzi o jakieś takie rzeczy kulturowe czy savoir-vivre'owe, że naprawdę ta podróż po Europie jest łatwa. Europa ma wspaniałą historię, kulturę, jest tak różnorodna, że można, jest w czym wybierać, więc nie zniechęcałabym się tak bardzo. Zdecydowanie. Ja myślę, że Europa jest super i myślę, że nie byliśmy w tylu miejscach, bo to, że na przykład, nie wiem, no
Byłam w Hiszpanii w życiu, no ale jak się okazało, byłam w Barcelonie. Więc zostało mi jeszcze tyle do obejrzenia, a nawet jeżeli się było w jakimś jednym regionie czy w drugim, to jeszcze jest 15 innych miasteczek i 15 innych regionów. A nawet jak się było gdzieś tam, to się nie było w taki sposób. Tak, a może tak, jeszcze teraz jesteśmy w innym miejscu, tak, w swoim wracanie życiu. Wracanie jest super. Inaczej to będziemy przetwarzać. Więc w ogóle to jest coś... Worek bez dna, moim zdaniem. Tak, i nawet właśnie ja tak też z wiekiem, tego, że wracanie, doceniłam to powracanie do miejsc, w których już byłam. Jako dziecko ja byłam po prostu mistrzem odhaczania. Mm-hmm. I zawsze chciałam, żeby moi rodzice zorganizowali nam takiego tripa po wszystkich stolicach, żebym po prostu, żebym już wszędzie była. Eurotrip. Tak. A teraz po pierwsze lubię wracać i lubię tak na spokojnie, tak bardziej właśnie lokalnie, żeby dawać sobie więcej czasu. Żeby tego życia, tego lokalnego tam, tak, nie? Tak, i to jest najbardziej fascynujące i myślę, że to jest właśnie najłatwiejsze, jak się jedzie solowo. Że zawsze, kiedy mamy na przykład jakąś ekipę, czy nawet drugą osobę, no to jednak stwarzamy sobie taką bańkę doświadczeniową. Trochę a w momencie, kiedy po prostu gubimy się po ulicach w pojedynkę, możemy posmakować tego lokalnego życia. No mnie też to fascynuje, zawsze sobie wyobrażam, jak to by było tam mieszkać, jak żyją ci ludzie. Na tym balkoniku z tymi kielicami, no właśnie, kawka, tutaj bym schodziła na dół, to bym robiła zakupy. Dokładnie, i zastanawiam się, o której, wiesz, godzinie oni jedzą, czy jedzą właśnie całą rodziną, czy na przykład wychodzą ze znajomymi. Jakoś strasznie mnie to fascynuje i myślę, że właśnie surowe wyjazdy są no najlepsze, żeby sobie poobserwować tych ludzi i tak pożyć ich życiem trochę. To może trochę creepy, ale jakby no, ja zawsze się śmiałam, że kurczę, no, jakbym chciała przeżyć różne życia w różnych miejscach, a tak na dobrą sprawę możemy poniekąd, bo jakby kto powiedział, że musimy gdzieś mieszkać przez 20 lat? Możemy pojechać gdzieś na rok, na pół roku, na dwa miesiące i trochę sobie tych żyć podkraść innym, myślę. Fajne, podoba mi się ten pomysł. A powiedz mi na koniec, jakie jest Twoje największe solo tripowe marzenie? Czy jest takie miejsce, które chcesz na pewno odwiedzić sama? Tak. Chciałabym bardzo. Jest to na szczycie mojej listy marzeń, którą posiadam w notesie. Czy to jest yoga w Indiach? To jest yoga w Indiach. To jest yoga w Indiach. Chciałabym bardzo na 3 miesiące pojechać do jakiejś wiochy w Indiach. Już sobie znalazłam nawet w jakiej. Gdzieś pod Himalaje i tam siedzieć i sobie wstawać rano o 6:00. Albo o 5:30 iść na tą jogę, iść sobie zdrowe śniadanko, wracać, pisać, czytać, iść znowu na jogę i potem na obiadek i w ogóle, o Jezus, jak o tym marzę. I nie kupować karty do internetu. Nie kupować. Ale zaskoczę wszystkich i Ciebie, ja też mam taki pomysł. Tylko ja sobie wymyśliłam, że pojadę właśnie na, nie wiem jak ten, że ja ćwiczę jogę też od lat. Ale nie widzę siebie na przykład w roli instruktora, tylko robię tak to totalnie dla siebie. Absolutnie. Jakby nie wyobrażam sobie prowadzić zajęć, nie chcę, tak, ale chciałabym się lepiej jej nauczyć, ale niekoniecznie właśnie na takim kursie instruktorskim, tylko takim totalnie dla mnie. Tak, bo ja myślę, że tam jest też dużo więcej do nauki niż sama joga, więc myślę, że tam jest dużo rzeczy takich, które można wynieść, wiesz, do życia. Tak, tak, tylko właśnie jeszcze miejsca nie mam i też, no wiadomo, pandemia do Indii teraz tak nie zachęca tak, za dokładnie, bardzo. Dokładnie. Ale mnie też ciekawi, interesuje Ajurweda i bym połączyła to z taką szkołą Ajurwedy i nawet właśnie też znajoma mi polecała taki super w ogóle koncept. To jest taki, to się nazywa szpital ajurwedyjski i jedziesz tam na 2 tygodnie jako pacjent, to oznacza po prostu, że gotują Ci pod Ciebie jedzenie, I mean, wiesz, super sprawa. Świetne. Po prostu patrzą, jakie masz swoje jakieś tam predyspozycje metaboliczne, nazwijmy to tak, i Cię balansują poprzez jedzenie przez 2 tygodnie, a potem uczą Cię, jak to adaptować do swojego życia. Fajne. I też podsuwać innym, bo moim zdaniem to jest super, że można gotować dla innych ludzi też pod nich i wiedzieć, co dodać, żeby to zadziałało, no, jakbyśmy chcieli, jakby to jest w ogóle jakaś kolejna enigmatyczna rzecz, która moim zdaniem jest fascynująca. Także, no dobrze, to w takim razie życzę nam wyjazdu do Indii i miejmy nadzieję, że wydarzy się prędzej niż później. I powiedziałam na koniec już 2 razy, więc teraz powiem na koniec. Powiedz, jakie podróże masz zaplanowane, jeżeli chcesz się podzielić w tym roku? Nie planuję z wielkim wyprzedzeniem. Mhm. Wiesz, teraz mnie ten okres pandemiczny trochę nauczył tego, że nie ma co planować na więcej niż kilka, tam 2-3 miesiące do przodu. Tak. I ja mam na razie w planach właśnie tą Hiszpanię, o której już wspominałam i mam ją w planach zjeździć w tej i we w tej, jak się tylko da i zjeść tyle, ile się tylko da i może trochę popływać na desce i spędzić tam naprawdę jakiś fajny, taki spokojny, miły czas. I myślę, że pewnie miesiąc będę na to potrzebować i zobaczymy, co dalej. Nie planuję jakoś dalszych kroków jeszcze. Te Indie mi cały czas siedzą w głowie i myślałam jeszcze kilka miesięcy temu, że to się może wydarzy tej jesieni, ale teraz już tak nie myślę.
więc zobaczymy, co czas przyniesie, ale myślę, że... A ja teraz, widzisz, ja dużo myślę. Myślę. Że Europa chyba jednak. Chyba jednak Europa na razie. No też jakby pracując z tym, co jest dostępne. Tak. Skoro jeszcze nawet, wiesz co, czasami mam wrażenie, że te ograniczenia są nawet lepsze. Bo wtedy nie mamy do wyboru całego świata i zastanawiamy, co by tutaj z tego sobie wziąć, tylko mamy tak mniejszy być. Wybór i wtedy mówimy, okej, no to z tego, co mam przed nosem, wybieram sobie to. I też myślę, też fajny tip, który ja zaobserwowałam w ostatnim roku, to to, że można kupować bilety z wyprzedzeniem tygodniowym i wcale ceny nie są 2000 z jedną stronę. To i to jest super zmiana, która zaszła. I też mam wrażenie, że jest takie przekonanie o podróżach, że to trzeba właśnie, że ludzie planują pół roku wcześniej albo rok wcześniej wakacje. Moi rodzice tak na przykład planowali zawsze, jak byłam dzieckiem. Natomiast teraz właśnie przez to, że te wszystko się tak dynamicznie zmienia, ceny są naprawdę korzystne z bardzo krótkim wyprzedzeniem. Tak, ja kupuję te bilety tak na ale zaraz. Ale też jest, naprawdę wprowadzili, z tego co widziałam, przynajmniej jeżeli się kupuje na stronach linii lotniczych bezpośrednio, że większość z nich wprowadziła już za naprawdę niewielką opłatą tą opcję, że to są flex bilety i możesz sobie to zmieniać. Tak. Co kiedyś było naprawdę wielkim wydatkiem. Tak, to prawda i chociaż nie wiem, czy to nadal jest aktualne, więc polecam sprawdzić, ale na pewno jedna duża linia lotnicza miała taką opcję, że można było ten bilet zmienić bez powodu i wymienić na przykład na voucher, co ja na przykład zrobiłam, ekstra. Bo miałam zaplanowany pewien nie do końca przemyślany wyjazd. To się zdarza i ja też miałam takie sytuacje. Tak. Ale na przykład, nie wiem, czy też mam tak... Mam zamrożonych trochę pieniędzy. Tak, ale ja tyle się śmieję, bo reszta lotów jest za darmo. Ja to tak do tego podchodzę, bo już jakby zapłacone, więc już trochę, już jakby poczułam ten ból, więc teraz mam darmowy wyjazd przed sobą w tej cenie. Także, tak, zdecydowanie tak. Dobra, mogłybyśmy o podróżach gadać godzinami, ale tutaj stawiamy może wielokropek. Życzę Ci cudownego czasu w Hiszpanii i pięknego przewodnika roślinnego. Nie mogę się doczekać, bo gastroturystyka to jest jedyny sposób na życie. Prawda. Więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jak zawsze przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano, niezmiennie od 3 lat. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie jest dostępny w wersji wideo i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie podcastowi recenzję w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, możecie wystawić podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i kilka słów recenzji. Jest to bardzo pomocne, bo to pozwala podcastowi trafiać do szerszego grona odbiorców. Na Spotify możecie podcast dodać do obserwowanych, na YouTubie zasubskrybować kanał, napisać komentarz czy dać łapkę w górę, a po jeszcze więcej treści podcastowych zapraszam Was na Instagrama, do mnie na Karolina Sobańska. Wszystkie linki oczywiście zostawiam Wam u dołu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!